Dzień dobry, witam się z wami serdecznie. Mróz zawitał także i do nas. Nie tylko w Polsce jest zimno, ale na Islandii. Paradoksalnie ostatnio przez kilka dni u was było zimniej jak u nas. I było w Polsce zimniej nawet jak na Grenlandii. Także wszystko do góry nogami. Jadę właśnie do domu, trochę się ogarnąć i jedziemy niedługo z mężem po Manię do przedszkola, no i odebrać paczkę, bo słuchajcie, przyszły kalendarze adwentowe. Będziemy dzisiaj otwierać kilka okienek naraz, bo no poczta miała lekką obsuwę. Paczki idą teraz tak długo z Polski, że obawiam się o następne, czy dojdą do świąt. Ta była wysłana pod koniec października. Także trzymajcie kciuki za inne paczki, no bo wiadomo, że jest tam trochę prezentów, no i będzie małe faux pas. Wiem, że ja mówiłam, że jakby dla Mani nie ma znaczenia, czy to będzie 24, 25 czy 30 grudnia, no ale no mimo wszystko tak dla nas dorosłych to wypadałoby na czas. Jest jeden plus tego wszystkiego. Będziemy dzisiaj otwierać kilka okienek kalendarza adwentowego, mańkowego i ona będzie na pewno zachwycona tym. Mam nadzieję, że się nie rozpędzi za bardzo i zostawi nam otwieranie kolejnych okienek już w poszczególne dni, w które powinny być otwierane. Także zabieram was ze sobą i pewnie coś tam jeszcze wam ponagrywam, bo to otwieranie paczek dla nas to takie święta kilka razy do roku. Nie? Też tak macie, ale poszłam sobie zrobić kawę do kuchni. Ogarnęłam zmywarkę. Zmywałam blaty. Umyłam podłogę. Podkurzałam, umyłam podłogę. Ubrałam ziemniaki, stawiłam ziemniaki, wyciągnęłam szpinak na sos, a kawę sobie nie zrobiłam. Także odczuwam lekki strach przed pójściem pod prysznic. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Także plus jest taki, że nagli mnie czas i muszę szybko wziąć prysznic, żeby jechać po Manię i po paczkę. Także może obędzie się bez szorowania prysznica. Polecimy po paczkę i po Manię. Rola Sjalf! Co tam będzie? Gęsi? No i co będą gęsi robić? Am! I zobaczymy, czy samolot będzie. No i nie było wczoraj zorzy. A dzisiaj już nie zapowiadają takiej. Przy minus 12, no to normalne, że zamarzła. Tak blisko? Nie. Co chcesz robić? Czacy chcesz im zrobić? Uhuhu. Normalnie jakby przyszedł święty Mikołaj. Zobacz, Miśka, co ty tu masz. Co to jest? Dino. Co tam jest? Dino? Gdzie jest cyferka 2? Tutaj. No, uwaga, mama napocznie. Opsa. No. Otwierasz. Co my tutaj mamy? Co to będzie? Zaraz zobaczymy. Poczekaj, myszko. Oj, nie chcę
chce wyleść. O! Co to jest? Głośno, jak się nazywa to zwierzątko? Świnia, tak. I jeszcze musimy otworzyć dzisiaj cyferkę 3, twoją ulubioną, 3. No tu jest 3, ale też tu jest 3. No uwaga. No, proszę, otwieraj. Co to jest? O, kto to jest? Dziadziuś. Jeszcze cyferkę 4. Mama napocznie. No. Proszę. No. Wyciągniesz sama? Kto to jest? Ela. Babcia. Dobra, no to jeszcze mamy jedną cyferkę dzisiaj do otwarcia. Cyferka 5. Gdzie ona to jest? No, proszę. Oj, paluszek utknął. Oj, no, super. Oj, tam jest daleko. Wyciągniesz sama? Nie? Trzeba tak zrobić, tak? Uwaga, uwaga. Uwaga. Tata! Mumu jest! Jak się nazywa to zwierzątko? Krowa! Super! Kolejne okienko otwieramy kiedy? Jutro! Ja, mamy takie figurki. W sumie to powinniśmy otwierać. Do domu chcesz, żeby poszedł dziadziuś? Tak? No dobra, no to wyciągniemy na razie ten kalendarz i go schowamy, a ty możesz się bawić tym, co wyciągnęliśmy, tak? Dziadziuś to chyba poszedł spać, co? Zobacz, co on robi? Leży. Leży.